Pełnia literatury, nocny podcast literacki. Można. Pamiętam, że dawniej poeci pisali poezję. Można jeszcze pisać wiersze przez wiele, wiele lat. Można też robić wiele innych rzeczy. Radosław Romaniuk, trzecia pełnia literatury, witam bardzo serdecznie. Pełnia już jesienna, być może słyszą Państwo ten szmer deszczu i stukanie jego kropel na parapecie. I pełnia, jak zapowiadałem już dwa tygodnie temu, jubileuszowa. Dziś świętujemy jubileusz Tadeusza Różewicza, stulecie urodzin poety, które będziemy obchodzili za Liczę 8 dni i powitał nas jego głos. Ja jestem ogromnym zwolennikiem wierszy czytanych przez autorów. Uważam, że mają one zupełnie inny wyraz niż jakiekolwiek wykonanie aktorskie. Natomiast rzadko kiedy mam wrażenie tak ogromnej spójności, jak wtedy, kiedy słucham, jak czyta Tadeusz Różewicz, który czyta w sposób antyaktorski, tak jak jest antypoetą. Można powiedzieć, że czyta w sposób brzydki, czyta w sposób monotonny, czyta takim, no może niezbyt miłym głosem, tak nosowo. Przywodzi na myśl te słowa Norwida, bohatera drugiej pełni literatury. Taki to mistrz, co gra, choć odpycha. On mimo wszystko gra w tej swojej lekturze, chociaż ona jest no, trudna, jest jakaś taka trochę odstręczająca, bo to jest też taki poeta. On jest w tym swoim czytaniu. Dlatego dzisiaj leitmotywem będzie też jego głos i jego interpretacja kilku znanych i mało znanych wierszy. Wiersze, których dziś będziemy słuchali, pochodzą z archiwum Radia Kraków. Ale chciałbym pełnię literatury poświęconą Różewiczowi zacząć nie od wiersza Różewicza, tylko od wiersza, który przywitał go w polskiej poezji. Od wiersza, który napisał Czesław Miłosz. Różewicz debiutował Tomem Niepokój w 1947 roku i te debiutanckie wiersze miały już wszystkie cechy jego poetyki. Tej Poetyki, która była pozbawiona metafor, natomiast lubiano ją opisywać metaforami. Mówiono, że to jest mówienie przez zaciśnięte gardło. Mówiono, że ona jest podporządkowana hasłu najmniej słów, takiemu klasycznemu hasłu awangardy. Ale to klasyczne hasło awangardy Różewicz miał realizować nie w poszukiwaniu eksperymentu, tylko miał to być dla niego jakiś etyczny nakaz. Nakaz oczyszczenia poezji, nakaz oczyszczenia języka, oczyszczenia mówienia z rzeczy zbędnych, nakaz powrotu do źródeł języka. Ten debiutancki tom Niepokój Różewicz przesłał do Waszyngtonu Czesławowi Miłoszowi, który wtedy był ateczek kulturalnym polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych i był poetą, który jeszcze przed czterdziestką był właściwie takim klasykiem. Po wydaniu tomu Ocalenie w 1945 roku, który był jednym z pierwszych poetyckich tomów wydanych po wojnie, miał absolutnie niekwestionowany, artystyczny autorytet. Nie był jeszcze stary, nie był jeszcze powiązany z dwudziestoleciem międzywojennym tak silnie jak powiedzmy poeci Skamandra. Udowodnił, że jest w stanie pisać nowe wiersze, Trafił do niego niepokój Różewicza, odpowiedział Miłosz zupełnie nieoczekiwanie, myślę dla tego debiutanta, wierszem Odą, zatytułowaną do Tadeusza Różewicza poety. Wierszem, który uważa się za jeden z najpiękniejszych poetyckich prezentów, jaki może klasyk, poeta starszy, poeta, który już wpisał się w mapę literatury, zrobić debiutantowi. Pozwolą Państwo, że ja ten wiersz przeczytam, bo można dzięki niemu zrozumieć odrębność Różewicza. to jak bardzo poszedł on własną drogą. Do Tadeusza Różewicza, poety. Zgodne w radości są wszystkie instrumenty, kiedy poeta wchodzi w ogród ziemi. Czterysta rzek błękitnych pracowało na jego narodziny. I jedwabnik dla niego snuł błyszczące swoje gniazda. Korsarskie skrzydło muchy, pysk motyla uformowały się z myślą o nim, i wielopiętrowy gmach łubinu jemu rozjaśniał noc na skraju pola. Więc się radują wszystkie instrumenty, zamknięte w pudłach i dzbanach zieleni, czekając, aby dotknął i aby zabrzmiały. Chwała stronie świata, która wydaje poetę. Wieść o tym biegnie po wodach przybrzeżnych, gdzie na tafli we mgłach śpiąc pływają mewy, i dalej, tam gdzie wznoszą się i opadają okręty. Wieść o tym biegnie pod górskim księżycem i ukazuje poetę. Za stołem w zimnym pokoju, w mało znanym mieście, kiedy zegar na wieży wybija godzinę. On ma dom w igle sosny, w krzyku sarny, w eksplozji gwiazd i wnętrzu ludzkiej dłoni. Zegar nie mierzy jego pieśni, echo jak w środku muszli starożytność morza nigdy nie milknie. On trwa. I potężny jest szept jego wspierający ludzi. Szczęśliwy naród, który ma poetę i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu. Tylko retorzy nie lubią poety. Siedząc na szklanych krzesłach, rozwijają długie rulony, metry szlachetności, a naokoło huczy śmiech poety i jego życie nie mające kresu. Gniewni są. Wiedzą, że ich krzesła pękną, a w miejscu, gdzie siedzieli, nie wyrośnie ani źdźbło trawy. Krąg spalonej siarki, rudy, jałowy pył, mrówka ominie. Końcówka tego wiersza miała być obroną Tadeusza Różewicza przed atakującymi go już zwolennikami socjalistycznej doktryny literackiej, która zostanie ogłoszona jako obowiązująca rok po napisaniu tego wiersza do Tadeusza Różewicza, poety. Ale ważniejsze w tym wierszu jest oczywiście coś innego. Miłość jest takim poetyckim Janem Chrzcicielem, który namaszcza poetę, kogoś, kto. Przyszedł, kto jest nowy i jest ważniejszy niż on. Świat na niego czekał, naród na niego czekał. Szczęśliwy naród, który ma poetę i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu. Ale wydarzenie to, narodziny poety, to jest wydarzenie znacznie wykraczające poza ramy narodu. To jest jakieś wydarzenie kosmiczne, ogólnoziemskie. Można powiedzieć, że świat powstał po to, żeby on go nazwał. On jest takim Adamem, który ma nazwać rzeczy. Świat czeka na niego, pokłada w nim jakieś absolutne nadzieje. Bardzo piękna wizja poezji, bardzo piękna wizja literatury. Oczywiście problemem tego wiersza jest to, że poeta jest wymieniony z imienia i nazwiska do Tadeusza Różewicza, poety. I że ta wizja poety zupełnie nie pasuje do autora Niepokoju. Jest to jakiś fenomen. Właściwie dlaczego nie zauważano tego, że to jest o zupełnie innym poecie. To nie jest o tym poecie, który przed chwilą czytał. Pamiętam, że dawniej poeci pisali poezję. Można jeszcze pisać wiersze przez wiele, wiele lat. Można też robić wiele innych rzeczy. Bo przecież w tym wierszu. Nie ma nic, nie ma ani jednego rymu, nie ma ani jednej metafory. To jest niezwykłe. Można właściwie to zadawać jako jakieś ćwiczenie w szkole Creative Writing: napisz wiersz bez metafory. Tutaj nie ma metafory, nie ma tutaj żadnego porównania. Nie mam tutaj żadnego środka artystycznego, a jedyny środek językowy to jest wzięcie w cudzysłów słowa poezję. Pamiętam, że dawniej poeci pisali poezję. Czyli wzięcie w cudzysłów tego określenia, które znalazło się w tytule w innym troszeczkę sensie od miłosza do Tadeusza Różewicza poety. To nie był wiersz o Różewiczu. Zupełnie. A jeśli nie był to pierwszy o Różewiczu, to jaki był jego sens? Myślę, że kryła się w nim próba powiedzenia Różewiczowi, że znajduje się na złej drodze. Tylko powiedzenia w sposób przewrotny, poprzez pochwałę tego debiutanta, ale Miłosz chwali go za rzeczy, których on zupełnie w swojej poezji nie posiada, których on nie reprezentuje. Jest to jakaś przedziwna próba zmanipulowania tego poety, powiedzenia mu, zawróć z tej drogi, bądź takim poetą, jakiego ja opiewam, jakiego ja chwalę. Świat potrzebuje takiego poety. Świat czeka na takiego poetę. Nie czeka na poetę takiego jak ty. Różewicz tego wiersza w ten sposób nie zrozumiał i mam wrażenie, że nikt go chyba tak nie zrozumiał, ale świadomie bądź podświadomie Miłosz napisał właśnie taki tekst, tekst, który miał zawrócić tego poetę z drogi, na którą on wszedł, z drogi, która poddawała rewizji sposób pisania dotychczasowy, poddawała rewizji wszystkie pojęcia o poezji. I formę poetycką, i treść, i wizję świata. Bo przecież w świecie Różewicza nie było jedwabnika, nie było motyla, nie było korsarskiego skrzydła muchy. Tam owady pojawiały się jako elementy towarzyszące rozkładowi ludzkiego ciała. Tam natura nie pojawiała się w swoim pięknie. Tylko była przywoływana jako kontrast dla tego, co się dzieje. Świat, ten piękny świat, jest miejscem, z którego trzeba uciec. Dola, pamięci kaprala smukłego. Leżał nagi partyzant, śpiewały ptaki, i mrówki wędrowały po woskowych dłoniach. Zakazali żandarmi pod karą pogrzebać. Niech tak gnije ścierwo bandyty. Ziemia ojczysta uległa, poruszona, jasną głowę przygarnęła. Leżał pod lasem cicho, jakby pił z źródełka wodę, pochylony nad swoją dolą, dołem. Dolą jest dół. Ale ten dół jest w wierszu, który różewicz przed chwilką przeczytał, jakimś pożądanym schronieniem, może jedynym schronieniem przed złem, które spotyka na ziemi. I różewicz był zafascynowany wnętrzem ziemi. Dla niego to było miejsce etyczne, miejsce, gdzie płynie jakieś źródło etyczne właśnie, źródło, w którym jeszcze nie umył rąk morderca, które nie wypłynęło na powierzchnię. A powierzchnia, z kolei, jeśli już posługujemy się metaforami, jest miejscem jakoś skażonym miejscem jakiejś katastrofy przypominającej katastrofę nuklearną. Skażonym oczywiście tym wszystkim, co symbolicznie określa się Słowem oświęcim, skażonym tym doświadczeniem pokolenia Różewicza, Ryszard Przybylski napisał do Różewicza w jednym z listów takie zdanie, że jego losem jest rozkopywanie dołów w małych miasteczkach. I zdanie to wspaniale ujmuje stosunek Różewicza właśnie do ziemi i do jej wnętrza. Zawartość dołów w małych miasteczkach, to, co się kryje w dołach w małych miasteczkach, to jest to, co Różewicza będzie obchodziło. Nie te wszystkie wspaniałości świata, które podsuwał mu. W takim geście jakiegoś obrońcy, apologety rzeczywistości, w swoim wierszu Czesław Miłosz. Ale mówiąc o wierszu Miłosza, trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz. Miłosz był autorem tomu Ocalenie, w którym znajdują się dwa cykle: Głosy biednych ludzi i Świat poema naiwny. I w głosach biednych ludzi właściwie można zauważyć zapowiedź może trochę różowiczowskiej poetyki, ale na pewno. Tematyki wierszy Różewicz'a. Przecież biedny chrześcijanin patrzy na getto to jest wiersz właśnie o podziemiu jako jakiejś takiej sferze, ku której należy zwrócić wzrok. Wizja świata z głosów biednych ludzi jest bardzo podobna do tej, którą prezentuje Różewicz. A z kolei świat poema naiwne jest obroną świata. Miłoż zresztą nazywał te dwa cykle pieśniami doświadczenia i pieśniami niewinności. Jakby w, on w tym tomie Próbuje zważyć argumenty na rzecz świata widzianego tak, jak prezentują to głosy biednych ludzi, i świata widzianego tak, jak prezentuje to poemat pod tym tytułem. I dokonując tej próby, jakoś wybiera. I wiersz do Tadeusza Różowicza, poety, pisze jako człowiek, który wybrał i który do podobnego wyboru chce skłonić swojego młodego następcę. Współtowarzysza, czując, że będzie to postać dla polskiej poezji bardzo ważna. Zresztą z tym dylematem miłość się jakoś mierzył. Przetłumaczył bardzo ciekawy Midrasz Rabiego Lewiego, który ja przeczytam, bo on znakomicie portretuje jakby istotę problemu. Rabi Lewi pisze: Jeżeli świat jest tym, czego szukasz, nie może być sprawiedliwości. Jeżeli sprawiedliwość jest tym, czego szukasz, nie może być świata. Czemu chwytasz sznur za dwa końce, szukając świata i sprawiedliwości? Puść jeden koniec, bo twoja zawziętość doprowadzi świat do zguby. Myślę, że to jest to, co chciał powiedzieć Miłosz Różewiczowi, pisząc tę ode. Może podświadomie, Różewicz chyba tak też tego nie zrozumiał, natomiast była to bardzo ważna informacja, bardzo ważny apel: nie szukaj sprawiedliwości, odwróć się w stronę świata. Świat ci za to odpłaci wdzięcznością. Jeżeli będziesz szukał sprawiedliwości, stracisz świat. Świat cię zniszczy, albo będzie niszczył. Może zniszczysz poezję. Więc paradoksalnie wiersz, który jest takim niezwykle hojnym, przywitaniem nowego poety jest jakąś obroną świata przed poetą, ale jest też jakimś ostrzeżeniem tego poety przed niebezpieczeństwem drogi, którą idzie. Drogi, z której Różewicz nie zszedł, bo nie mógł z niej zejść. Miłosz napisał później o nim, w bardzo późnym wierszu, niezwykłą metaforę, właśnie taką metaforę związaną też z podziemiem. Napisał o Różewiczu jest łopatą, i zranionym przez łopatę kretem sam operuje bronią, która go rani, kopiąc w głąb rani sam siebie. Nie wiem, czy ktoś o Różewiczu napisał coś bardziej, hmm, jak to określić, profetycznego. Czasem to się zdarza, że poeta tak głęboko rozumie innego poetę. anegdotycznie można przytoczyć w tym momencie taki fakt. Różewicz tuż po debiucie i właśnie mniej więcej w tym momencie, kiedy powstawał wiersz do Tadeusza Różewicza poety Miłosza, ożenił się. Ożenił się z poznaną w partyzantce dziewczyną Wiesławą Kozłowską. I państwo młodzi pojechali do Sławięcic, podróż poślubną. W filmie y, dokumentalnym Gliwickie lata Tadeusza Różewicza, oni siedzą oboje przy stole i przed kamerą wspominają ten okres i właśnie w pewnym momencie pojawia się taka krótka opowieść, a podróż poślubną pojechaliśmy do Sławięcic. Ta nazwa nic nikomu nie mówi, oni... W pewnym momencie czują się tacy trochę jakby skrępowani, patrzą tak kontrolnie do kamery, a potem się jakoś tak rozluźniają i mówią: No, tak, tam był taki obóz koncentracyjny, takie resztki po obozie chodziliśmy po takim lasku, błądziliśmy, ale to tylko tak na parę godzin w tę podróż poślubną pojechali. Jak to symboliczna scena, gdzie para młodych ludzi jedzie do obozu koncentracyjnego w podróż poślubną i jedzie właśnie do tej rzeczywistości podziemia, schodzi w jakiś sposób do tej rzeczywistości podziemia. Oczywiście może państwo znają ten zwyczaj, on jest dość rozpowszechniony na wschodzie w krajach byłego związku radzieckiego w Rosji, że pary młode kładą kwiaty na Pomnikach ofiar wojny, pomnikach wojskowych, jakby dziękując za możliwość życia i świętując ten dzień, który jest jakimś taką apoteozą życia Dzień ślubu. Była w tych odwiedzinach, było w tej pielgrzymce podróży poślubnej jakaś świadomość jedności nierozerwalnej, żywych i umarłych. Czegoś, co szalenie charakteryzowało poezję Różewicza do końca. I czegoś, co też jakoś nie pozwalało mu pisać wierszy takich, jak pisano dawniej. Pamiętam, że dawniej poeci pisali poezję poezję, która była piękna poezję pełną metafor poezję opiewającą świat poezję poetycką można jeszcze pisać wiersze, ale Różewicz nie chciał pisać wierszy. On chciał pisać coś, co będzie wyrazem sytuacji, coś, co opowie o jego i nie tylko jego życiu, coś, co będzie odpowiadało tej rzeczywistości. Jest taka anegdota o rozmowie Różewicz'a z Tadeuszem Borowskim, gdzie dwaj ci młodzi wówczas poeci stwierdzili, że właściwie nie można poważnie traktować takich elementów, które były elementami tworzącymi poezję dawniej. Teraz to są takie rekwizyty, które właściwie nic nie znaczą. Nie można na przykład napisać. Wiersza o księżycu i zrobili taki eksperyment, coś w rodzaju konkursu. Wiersz o księżycu, który powstanie teraz. Jak on by wyglądał? Różywiczowie udało się napisać jeden z najciekawszych swoich wierszy, zatytułowany Księżyc świeci. Księżyc świeci. Księżyc świeci, pusta ulica. Księżyc świeci, człowiek ucieka. Księżyc świeci, człowiek upadł. Człowiek zgasł, księżyc świeci. Księżyc świeci, pusta ulica, twarz umarłego, kałuża wody. W ten sposób powstał wiersz, w którym jednakoż jest jedna metafora. Człowiek zgasł, człowiek zgasł, księżyc świeci i można powiedzieć, że z człowiekiem również zgasła poezja, którą stworzył w trakcie swoich dziejów. Pozostało pisanie wierszy po końcu poezji, coś co Różewicz uprawiał przez kilkadziesiąt lat z taką świadomością, że można jeszcze pisać wiersze przez wiele, wiele lat. Można też robić wiele innych rzeczy. Oczywiście ta fraza. Można jeszcze pisać wiersze przez wiele, wiele lat. Można też robić wiele innych rzeczy. Ma znaczyć, że wszystko, co się robi, znajduje się na tym samym poziomie ważności, że właściwie te wszystkie rzeczy mają taki sam sens, czyli nie mają go wcale. Natomiast wydaje mi się, że Różewicz też nieco odwrócił te jego takie słynne happeningi. On był w pewnym sensie poetą, performerem poetą, który w sposób ostentacyjny jest nie poetą, jest zwyczajny, jest takim absolutnie zwykłym do bólu, przeciętnym zjadaczem chleba i w tym było bardzo dużo sztuki, w tym było bardzo dużo właśnie antypoezji. Można robić wiele innych rzeczy można patrzeć przez okno na przykład, ale to patrzenie przez okno zyskuje jednak status jakiegoś takiego aktu też poniekąd artystycznego. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Przyszli, żeby zobaczyć poetę i co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz, a po chwili powiedział, szkoda, że nie przyszliście do mnie przed dwudziestu laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział, nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: Nic nie robię. Dojrzewałem przez pięćdziesiąt lat do tego trudnego zadania. Kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada. Byle jaki Felietonista w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co, do byle kogo. Byle jakość ogarnia masy i elity, ale to dopiero początek. Ale, jak na antypoetę, jak na człowieka, który odczuwa pewną niestosowność pisania wierszy który wstydzi się roli poety, który czuje, że jest w tym coś niegodnego, coś, co nie ma tak wiele wspólnego z życiem i śmiercią, jak się wydawało wcześniejszym poetom. Jak na Poeta, o takiej świadomości Różewicz napisał bardzo dużo wierszy. I myślę, że rozwiązanie tej zagadki kryje się w wierszu, który przed chwilą usłyszeliśmy. W tym wierszu o robieniu niczego. Kiedy nic nie robię, robię nic, pisze Różewicz. Kiedy nic nie robię, produkuje nicość. Moje działanie ogarnia nic. Kiedy nic nie robię. Jestem w kontrze. Reprezentuję jakąś kontrkulturę wobec tej kultury produkcji, kultury wytwarzania, kultury potrzeby nowości. Kiedy nic nie robię, nie mówię, nie uczestniczę w czymś, co Różewicz tutaj w absolutnie genialny sposób sformułował. A dał on w tym wierszu, przyszli, żeby zobaczyć poeta, przecież definicję współczesnej kultury masowej. Byle kto mówi, byle co do byle kogo. Czyli nie zastanawiasz się nad tym, kim jesteś, zanim zaczniesz mówić. Nie zajmuje cię to, kim jesteś. Nie zajmujecie to, do kogo mówisz. I nie zajmujecie to, co mówisz. Byle kto mówi byle co do byle kogo. Poezja Różewicza odwraca ten schemat. Tutaj ktoś mówi do kogoś o czymś, bardzo Państwu dziękuję za to nasze trzecie spotkanie. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że spotkamy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Dobranoc.